Konstanty Ildefons Gałczyński, jak jeleń chciał sprzedać swoje rogi. Żył raz jeleń ubogi, w majątku miał dwa rogi, poza tym więcej nic. Smutny przez bory snuł się i jeszcze gorzej czuł się niż na złej sztuce widz. A nieraz mu się chciało wypić kubek kakao. Ech, tak, nie jeden raz. A tutaj w tej pustelni ni rynku, ni spółdzielni, a tylko las i las. Więc się zezłościł jeleń. Tego, mówi, za wiele. Uderzę w czynów stal. Rogi okrył papierem i odszedł z Bedekerem w tak zwaną siną dal. Po 5 dniach podróży znalazł się w mieście dużym, gdzie dużo ludzi szło. I zawołał bez trwogi. Rogi sprzedaję, rogi, rogi, panowie, o! Ale na rogi nikt się nie skusił, oczywiście, o biedo wszystkich bied. Biedny lasów mieszkaniec przeżył rozczarowanie i dalej smutny szedł. Księżyc był znów na nowiu. Patrzy, chatka w pustkowiu zapadła w mech i sen. Na płocie szyld hendogi. Kupuję jelenie rogi podług najwyższych cen. Pomyślał jeleń, tego to już za wiele. I ta chatka w pustkowiu, i ten księżyc na nowiu. Kantem mi pachnie to. Wiem, ta stara hiena jest z bajek Andersena. Waży diabelski płyn, ćmy pali w kandelabrach. O, ja się nie dam nabrać, ja już mam dość tych pin. I nagle, rzeczywiście, przyszedł świt, drgnęły liście, dzień się zaczął upalnie. Słońce w liściach grał, jeleń pił swe kakao. Wszystko było normalnie.